Co z wakacjami? Wirusolog. Jest tylko jeden sposób Włochy. Ludzie nie planują wakacji, bo nie wiedzą, co ze szczepionką. 20 milionów Włochów nie planuje na razie letnich wakacji, bo nie wie, czy do tego czasu uda im się zaszczepić przeciwko koronawirusowi, wynika z sondażu. 5 milionów osób w ogóle nie zamierza nigdzie podróżować. Brak pewności co do tego, czy dojdzie do zapowiadanego przyspieszenia kampanii i szczepień we Włoszech blokuje wakacyjne plany 1/3 mieszkańców kraju. Tak posumowano wyniki sondażu Instytutu Badania Opinii SWG dla Federacji Branży Turystycznej. Na jego podstawie stwierdzono, że obliczany co roku wskaźnik zaufania włoskich podróżnych wynosi 53 punkty, czyli jest niższy o 9 punktów niż przed pandemią. Optymistyczne prognozy rządu zaufanie to starał się podnieść w piątek premier Mario Draghi, który zapytany na konferencji prasowej, czy można planować wakacje, odpowiedział twierdząco. Zapewnił, że sam chętnie pojedzie na urlop. Optymizm zasiał w rodakach także wiceminister zdrowia Pier Paolo Sileri, który w wywiadzie radiowym podkreślił, wyobrażam sobie, że można będzie iść na plażę bez maseczki, ale zawsze z zachowaniem przewidzianych reguł. W czerwcu, gdy dostaniemy wszystkie obiecane szczepionki, może zaszczepione będą już 2/3 populacji albo 3/4 tych, którzy chcą to zrobić, otrzyma pierwszą dawkę, wyjaśnił wiceminister. Wirusolog. Jest tylko jeden sposób wirusolog. Popularyzator wiedzy medycznej profesor Roberto Burioni napisał na Twitterze w związku z toczącą się dyskusją o wakacjach. Osoby zaszczepione są zabezpieczone i niemal na pewno mało zarażają. Ich lato 2021 będzie bardzo różnić się od tego ludzi niezaszczepionych. Będą mogły podróżować i cieszyć się wakacjami z większym spokojem. Jest tylko jeden sposób, by uniknąć tej niesprawiedliwości, zaszczepić wszystkich, dodał ekspert.